Witamy Państwa. Część z Państwa mieliśmy przyjemność gościć w kościele i klasztorze Ojców Pijarów wczoraj wieczór. Dzisiejszy wykład będzie dopełnieniem, ale i rozszerzeniem tych informacji, także wszyscy, którzy wczoraj to widzieli, będą po prostu lepiej mogli przyswoić te wszystkie informacje. Muszę zaznaczyć, że projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i oddaję głos Elizie, która prowadzi te prace w zakresie konserwacji malowideł ściennych i tynków zabytkowych wraz z innymi konserwatorami i inżynierami, którzy tworzą cały zespół prowadzący cały projekt. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałam Państwu przedstawić najciekawsze odkrycia dokonane w czasie realizacji dużego projektu unijnego, który obejmował remont konserwatorski Dolnego Kościoła oraz skrzydła w zasadzie klasztoru Pijarów z wyłączeniem części pomieszczeń. Barokowy kościół Pijarów zamyka perspektywę ulicy Świętego Jana. Pijarzy pojawili się w Krakowie w połowie XVII wieku. Po różnych perypetiach zakupili kamienicę między bramą Floriańską a bramą Sławkowską i tam urządzili klasztor. Na podarowanych gruntach rozpoczęli na początku XVIII wieku budowę Dolnego Kościoła. Zakończoną w 1721 roku. Kaplica jeszcze nie została konsekrowana. Wybudowano Górny Kościół, konsekrowany w 1728 roku. Prace w Górnym Kościele przy ozdobieniu wnętrza trwały jeszcze kilka lat. Do ozdobienia Górnego Kościoła zaproszono świetnych artystów murawskich, między innymi Franciszka Ecksteina, który wykonał barokową iluzjonistyczną dekorację malarską. Dolny Kościół konsekrowany był dopiero w 1733 roku, a fasada jest jeszcze późniejsza, powstała w połowie XVIII wieku, jest dziełem Franciszka Placidiego. W czasie wznoszenia elewacji zrobiono też bezpośrednie wejście z ulicy do krypty, co bardzo ułatwiło komunikację. Pijarzy dobudowali jeszcze drugie skrzydło po prawej stronie, ale jeszcze w XVIII wieku było im ono, zostało skonfiskowane przez władze austriackie. Tak wygląda rzut założenia. Nasz projekt obejmował tylko to skrzydło po lewej stronie i dolny kościół. Jeszcze taka uwaga, kościół nie jest dokładnie orientowany, prezbiterium znajduje się od strony północno-wschodniej, ale ja dla uproszczenia będę udawać, że jest od wschodu. Przekrój wygląda następująco. Skrzydło klasztorne jeszcze było nadbudowane, znaczy budynek klasztorny był nadbudowany pod koniec XIX wieku według projektu Stefana Żołdaniego. W klasztorze też były ciekawe odkrycia, natomiast ja chciałam na tej części Dolnego Kościoła, czyli główna krypta i boczne pomieszczenia dookoła. Tak to wygląda w rzucie. Dolny Kościół powtarza w ogólnym założeniu rzut Górnego Kościoła, więc mamy tą dolną przestrzeń, której najważniejszą część zajmują dwubiegowe schody i ciąg mniejszych pomieszczeń tworzących amfiladę. I właśnie w tych pomieszczeniach dokonaliśmy naszego pierwszego odkrycia. Te boczne krypty wyglądały przed rozpoczęciem projektu tak dosyć nieciekawie. Były używane jako magazyn, pokryte współczesnymi tynkami prostymi i nikt nie przypuszczał, że właśnie w takich niszach, w czterech pomieszczeniach znajdziemy pochówki, barokowe pochówki, zachowane resztki tablic wyrobionych w tynku, różnych kształtów, rozmiarów, z resztkami inskrypcji, bardzo zniszczone. Takie pochówki znaleźliśmy w czterech pomieszczeniach. W jednym pomieszczeniu sięgały całego sklepienia. Wszystkie były otwierane w XX wieku, wtórnie wypełnione dachówką, cegłą maszynową. Myśmy tam zaglądali przez otwory. W każdej takiej niszy, a ich jest 51 nisz w czterech pomieszczeniach w sumie, mamy trumny, też mamy szczątki. Z inwentarzy wiemy, że w skrzydle północnym były chowane osoby duchowne, a w południowym osoby świeckie, osoby fundatorów.
Chciałabym jednak skoncentrować na głównym, najważniejszym pomieszczeniu krypty. Otóż znajdujemy się w dawnej kaplicy Świętych Schodów, konsekrowanej w 1733 roku, ufundowanej przez kanonika krakowskiego Stefana Dębińskiego, zaprojektowanej przez znakomitego polskiego architekta Kacpra Barzonkę, wykształconego we Włoszech i specjalizującego się w architekturze sakralnej. Kaplica miała dwa ołtarze, jeden na szczycie schodów, drugi w tyle przestrzeni pod schodami. Schody są założenia asymetryczne. Prawy bieg jest tym biegiem właściwym, posiada 28 stopni. W naszym przypadku one są wykonane ze zbitego wapienia mającego zastąpić marmur. Zachowały się oryginalne spoczniki. Lewy bieg jest skromniejszy, ma stopni mniej, ale są wyższe. Po biegu prawym wchodziło się na kolanach, potem schodziło się już normalnie na nogach. Balustrada nieco późniejsza, pochodzi z czasów przeróbki elewacji pod kierunkiem Franciszka Placidiego. Miejsce ołtarzowe na szczycie schodów. Tutaj się znajdował ołtarz pod wezwaniem więzienia Jezusowego z ołtarzem, z obrazem Chrystusa w okowach za kratą. Wnętrze oświetlone tutaj jest zakratowane okienko. Drugie ważniejsze źródło światła to ten okulus obecnie zablendowany, który wychodził, był w posadzce górnego kościoła. To miejsce jest zabezpieczone metalową klapą. Niestety zostało na początku XX wieku zamurowane. Pod schodami znajdowała się grota, wyłożona sztukateriami imitującymi kamień. Tu był grób pański. Przed grotą znajdował się ołtarz pozbawiony nastawy, sama mensa ołtarzowa i to tworzyło zespół grobu pańskiego. Niestety sztukaterie zostały usunięte w latach 80. XX wieku. Jak ta kaplica funkcjonowała, wiemy mniej więcej z inwentarzy, z opisów archiwalnych. Odbywały się tam uroczyste modlitwy, przeżywanie męki pańskiej, szczególnie uroczyste w piątki, z muzyką, wierni otrzymywali odpusty. Jeśli chodzi o zdjęcie archiwalne, jest dużo skromniej. Najstarsza fotografia jest z 1907 roku, z czasu pogrzebu Wyspiańskiego. Otóż krypta w kościele Pijarów pod koniec XIX wieku zaczęła służyć jako reprezentacyjna kaplica przedpogrzebowa dla znamienitych postaci. Pierwsze takie zastosowanie to 1887 rok, pogrzeb Kraszewskiego, w tym samym roku pogrzeb Syblikiewicza. Pijarzy dogadali się z miastem, że nie wezmą za to pieniędzy, ale miasto będzie zobowiązane do odremontowania krypty. Tak się rzeczywiście stało. Na zdjęciu widzimy świeżo pobielone ściany. Nie wiemy, jak wyglądała grota pod schodami, ponieważ to miejsce jest przysłonięte czarnym kirem. Kolejne zdjęcie z lat 80., ale jeszcze przed dużym remontem. Tu możemy się dopatrzeć jakichś resztek tych sztukaterii znanych z inwentarzy. Tradycja budowy grobu pańskiego, bardzo takich bogatych grobów, interesujących. Wydaje się, że przetrwała bez przerwy przez 300 lat, rzeczywiście cieszyła się dużym powodzeniem. I te groby były budowane aż do czasu rozpoczęcia remontu, projektowane przez młodych artystów. Kolejna funkcja to różne funkcje kulturalne, społeczne, oświatowe. To się zaczęło w stanie wojennym. W krypcie były spotkania opozycji, różne podziemne spektakle, wydarzenia. Później w latach 90. zaczęła tutaj funkcjonować krypta u PR-ów. Galeria prężnie działająca, ponad setka wystaw. Więc różne funkcje bardzo potrzebne, chwalebne. Natomiast ta pierwotna funkcja związana z kultem Świętych Schodów uległa kompletnemu zapomnieniu. Proszę zobaczyć, ludzie po tych schodach wchodzą, schodzą, siadają, piją wino i nie zdają sobie sprawy, gdzie w istocie się znajdują. Żeby zrozumieć, czym jest kult Świętych Schodów, musimy się przenieść do Jerozolimy w pierwszym wieku naszej ery. Tutaj się rozgrywały te dramatyczne wydarzenia związane z męką Chrystusa. Na pierwszym planie widzimy świątynię jerozolimską i do jej narożnika przelegającą twierdzę, siedzibę rzymskich namiestników w Jerozolimie, która strzegła miasta, ale też czuwała nad tym, co się dzieje w świątyni. I właśnie tutaj, w tej twierdzy Antonia, umęczony, ubiczowany Chrystus został według tradycji skazany na śmierć.
W IV wieku naszej ery, według legendy, święta Helena te schody odnalazła i zabrała 28 marmurowych stopni do Rzymu, gdzie zbudowano dla nich kaplicę świętych schodów. Obecna kaplica na Lateranie pochodzi z końca XVI wieku, została ufundowana przez papieża Sykstusa V. Wnętrze jest oczywiście bardzo bogate. Święte schody znajdują się w samym centrum. Dla bezpieczeństwa obiektu marmur jest osłonięty drewnianą okładziną. Ludzie wchodzą na kolanach, odmawiają modlitwy. Do schodzenia służą dwie pary biegów bocznych. Kaplice Świętych Schodów były w okresie kontrreformacji kopiowane w całej Europie, najpierw w założeniach kalwaryjskich, które kopiowały całą topografię Jerozolimy i oczywiście ratusz Piłata, pretorium Piłata było ważnym punktem. Przy tych ratuszach pojawiają się gradusy. One nie są we wszystkich obiektach obecne, ale zwykle są to obiekty dosyć skromnie zdobione. To był jeden z wielu domków kalwaryjskich. Od XVII wieku też budowano samodzielne kaplice Świętych Schodów jako samodzielne obiekty kultu. Najwięcej takich obiektów powstało we Włoszech, ale też bardzo dużo w Czechach. W pozostałych krajach jest ich po kilka. W Polsce mamy 3, nie wliczając jeszcze obiektu u Pijarów. Pamiętajmy, że granice się zmieniały, więc obiekty dolnośląskie przynależały do kręgu sztuki czesko-austriackiej. Nie ma czasu oczywiście, żeby omówić wszystkie obiekty, ale chciałam pokazać 4 dla nas najważniejsze. Najstarszy tego typu obiekt w Polsce to jest góra na Dolnym Śląsku. Ten obiekt jest z pogranicza, można go zaliczyć do obiektów kalwaryjskich, ponieważ rzeczywiście wokół Kościoła znajduje się Kalwaria i ta kaplica Świętych Schodów dobudowana została do gotyckiego kościoła jako właśnie uzupełnienie tego kultu kalwaryjskiego. W środku są polichromie, ale one są już XIX-wieczne. Mamy również kaplicę Świętych Schodów w Krakowie, w ogrodzie sióstr wizytek, czyli za klauzurą, obiekt kompletnie nieznany, nieudostępniany, natomiast bardzo interesujący. Jest to pawilon wolnostojący z dwoma wejściami. W środku piękne polichromie. Też mamy dwa biegi schodów. Prawy jest ważniejszy, lewy służy do zejścia. Polichromie ze scenami Miłki Pańskiej z XVIII wieku. Ten obiekt powstał 10 lat przed naszą kaplicą Świętych Schodów w kościele Pijarów. I ostatni obiekt z terenu dzisiejszej Polski to jest Sośnica koło Wrocławia. Tutaj proszę zwrócić uwagę na balustradę, jest bardzo podobna do tej naszej z Krakowa. Wydaje się, że nasza kaplica Świętych Schodów, która w XVIII wieku w Krakowie cieszyła się dużym kultem, jest jednym ze źródeł inspiracji. Jeszcze rzut oka na barokowe polichromie. I jeden obiekt z terenu Czech, bardzo ważny dla nas ze względu na osobę Franciszka Ecksteina, który brał udział w ozdobieniu tego wnętrza. Kaplica Świętych Schodów stanowi prezbiterialną część kaplicy loretańskiej, która niewiele ustępuje gabarytami kościołowi minoretów, do którego jest dostawiona. Całe założenie jest oczywiście monumentalne. Kaplica Świętych Schodów tutaj zajmuje bardzo ważne miejsce. Tak to wygląda już od środka. Na szczycie Świętych Schodów jest ratusz Piłata, zdobione sklepienie, obrazy sztalugowe i widok w drugą stronę na kaplicę loretańską, ozdobioną freskami Franciszka Ecksteina. Tak samo sklepienie jest jego dziełem. W stopniach Świętych Schodów bardzo często były umieszczane relikwie. Na górze sośnica, poniżej koszyce, przykład z góry. Są to różnego rodzaju właśnie relikwiarze, ampułki, w jakiś sposób montowane w schodach i stanowiące obiekt kultu. Wiedzieliśmy z inwentarzy, że w Krakowie też były relikwiarze, natomiast nie spodziewaliśmy się, że one dotrwały do dnia dzisiejszego. Więc było ogromnym zaskoczeniem, jak w czasie konserwacji schodów zostały odnalezione skrytki w tych pionowych płaszczyznach i tych relikwiarzy okazało się bardzo dużo. W każdym stopniu były po 2 otwory, a w wybranych stopniach 3 i właśnie w tych 3 szczególnych miejscach były ukryte partykuły Krzyża Świętego, co też ma potwierdzenie w inwentarzach. Te relikwiarze miały postać metalowych skrzyneczek, bardzo skorodowanych, pierwotnie spojonych żywicą. W środku znaleźliśmy resztki
może szczątków, materiałów, pergaminów, wszystko bardzo skorodowane. Pamiątki z Ziemi Świętej prawdopodobnie i najcenniejsze znalezisko, relikwiarz wycięty z kryształu górskiego. W środku mamy partykuły Krzyża Świętego, więc jest to rzeczywiście znalezisko sensacyjne. Natomiast chciałam Państwu szerzej opowiedzieć o polichromiach, ponieważ malowidła ścienne również znajdujemy w naszej kaplicy. One również uległy zapomnieniu i zostały odnalezione w trakcie prac badawczych w 2013 roku przez zespół konserwatorów pod kierunkiem pani Ewy Cempli-Dziadoń. Prace wówczas prowadzone miały na celu dostosowanie funkcjonującej galerii do współczesnych przepisów, norm. Chciano udostępnić wnętrze dla osób niepełnosprawnych i właśnie w tym przęśle, w tym miejscu planowano przebicie przejścia dla osób niepełnosprawnych, ale pokazała się scena ukrzyżowania. Scena bardzo zniszczona, zwłaszcza za sprawą przekuć elektrycznych. Widzimy belkę, do której są przybite ramiona Chrystusa. Inne fragmenty polichromii na szczęście się zachowały w dużo lepszym stanie. Piękna twarz anioła. I to już są nasze prace po odsłonięciu polichromie, po konserwacji technicznej. Mamy tego typu przedstawienia. We wnętrzu kaplicy mamy 6 lunet, które się układają parami. To jest luneta po stronie północnej. Pierwsze przęsło od 23 od prezbiterium i naprzeciwko również trójka aniołów, ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo te sceny różnią się pod względem, one się różnią nawet fakturą, ale też sposobem wykonania, ręką malarza, poziomem wykonania. To jest widoczne zwłaszcza w kolejnych parach, po stronie północnej pusty kartusz, po stronie południowej trochę lepiej malowany z grupą aniołów i największa szokująca różnica, strona północna, malowidło wykonane al secco, o takim trochę ludowym charakterze, oczywiście bardzo ładne, ale naprzeciwko dzieło mistrzowskie, świetne wykonanie w fresku szlachetnym, widać rękę mistrza, rzeczywiście jest to bezbłędne, świetnie zachowane, jakby sposób malowania przełożył się na bardzo dobry stan zachowania. Więc mamy 6 lunet, przynajmniej 3 różne ręce. Bardzo byśmy chcieli udowodnić, że przynajmniej ta scena wyszła spod ręki Franciszka Ecksteina, który przecież w 1733 roku pracował w Górnym Kościele, miał grono uczniów, współpracowników, więc takim pośrednim dowodem może być sposób opracowania wolut. Takie charakterystyczne wylinięcie tej końcówki na zewnątrz. To się czasami zdarza w obiektach zabytkowych, w polichromiach, ale dosyć rzadko. Natomiast w twórczości Franciszka Ecksteina to występuje bardzo często w prawie wszystkich jego realizacjach i wydaje się, że to może być jakaś wskazówka. Odkryliśmy również na sklepieniu krypty i zarys takiego dużego owalu. Tu prawdopodobnie miała być dodana duża scena, z jakiegoś względu niezrealizowana. Natomiast na ścianach mamy 6 przęseł ze scenami pasyjnymi. Pierwsza niestety nie zachowała się, ale w drugiej widzimy scenę biczowania, w trzeciej koronowanie cierniem, czwarta droga na Kalwarię, piąta ukrzyżowanie i szósta pieta. Tu widzimy zbliżenie, jest to zdjęcie, jest dowodem na to, że elektrycy zawsze trafią w oko Matki Boskiej, ale oprócz zniszczeń związanymi właśnie z tymi instalacjami mamy też cały szereg innych zniszczeń związanych z uszkodzenia mechaniczne. Te sceny są nisko, one były, ludzie wierni opierali się o ściany, ocierali się. Druga sprawa, wilgoć, podciąganie kapilarne, zasolenie, tak więc te sceny na ścianach bardzo są zniszczone. Wiedzieliśmy, że nie poradzimy sobie z rekonstrukcjami i retuszami, jeżeli nie znajdziemy dobrych pierwowzorów graficznych i analogii. Dość szybko skojarzyliśmy, że na przykład właśnie w scenie zdjęcia z krzyża taką pierwowzorem jest kompozycja Annibale Carracci, Opłakiwanie. Kompozycja bardzo znana, często powielona. W grafikach północnych pojawia się za plecami Maryi drzewo krzyża. Ale nasza Maryja miała wzrok skierowany do góry, więc szukaliśmy dalej. To jest kompozycja z Brna. Franciszek Ecksztajn również sięgał do tego samego wzoru,
ale okazało się, że to, czego szukaliśmy daleko, jest bardzo blisko. W górnym kościele obraz ołtarzowy dzieło Szymona Czechowicza. Po nałożeniu tej kompozycji na resztki naszej okazało się, że wszystko świetnie się zgadza i rzeczywiście tu widzicie naszą wizualizację. To jest oczywiście nasza pomoc, a retusze i rekonstrukcje rządzą się swoimi prawami. W scenie Drogi na Kalwarię pomocne się okazały grafiki wykonane na podstawie dzieła Antoniego Van Dyka. Widzimy bramę Jerozolimę, widzimy naszą grupę. Ten mężczyzna zasłaniający się rękawem jest dokładnie u nas również. Chrystus, Maryja. Po znalezieniu tej grafiki okazało się, że rzeczywiście mamy tutaj ślady jej szaty. Człowiek prowadzący Chrystusa na sznurze też jest tutaj umieszczony. To jest kolejna analogia, obraz Galerii Drezdeńskiej. Tutaj już nie mamy bramy jerozolimskiej. Nasz malarz uzupełnił tą grupę jeszcze postacią rycerza rzymskiego, żołnierza z chorągiem. To jest motyw zaczerpnięty z twórczości Rafaela. I koronowanie cierniem. Proszę zwrócić zwłaszcza uwagę na tego pana w turbanie na trzecim planie, ściskającego drąg. Odnajdujemy go w grafikach Ludovico Carracci, również występujących w wielu wariantach. Ale nasza scena jest również skompilowana z dziełem Antoniego Van Dyka. Tak więc malarz, który pracował w krypcie PR-ów, nie był takim prostym odtwórcą, tylko twórczo czerpał z posiadanych materiałów ikonograficznych. I dzięki pomocy pana Jana Dreścika mamy również nazwisko malarza. Otóż Andrzej Radwański wymienia 6 tajemnic męki Jezusowej i więzienie w Dolnym Kościele na pierwszym miejscu swojego memoriału zawdzięczenia. Otóż Andrzej Radwański pochodził z niebogatej rodziny, a ponieważ był bardzo zdolny, jego wykształcenie sfinansowali PR-zy. Także jego 4-letnie studia w Brnie pod kierunkiem Franciszka Ecksteina. On wrócił do Krakowa w 1731 roku i oczywiście był zobowiązany odpracować koszty swojego wykształcenia i wykonał na rzecz PR-ów bardzo wiele realizacji. To jest fragment pierwszej strony. Dokument ma 4 strony, więc rzeczywiście tych dzieł było bardzo dużo. Wszystkie zrealizowane między 1731 a 1738 rokiem. Więc te sceny, 6 tajemnic męki Jezusowej, do tej pory było interpretowane jako zaginione obrazy sztalugowe, droga krzyżowa. Dzięki pracom udało się to zapomniane dzieło Radwańskiego odzyskać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję wszystkim osobom, które nas wspierają przy realizacji tego fascynującego projektu.